Tekst wprowadzający do kazania tego Słowa Bożego, które nazwałem poświęcenie, właśnie czytał wcześniej brat Artur. I tam są takie słowa, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. No wydaje się, że te słowa jest tak łatwo czytać, ale gorzej już te słowa jest wcielać w nasze życie. Stąd ten tytuł tego kazania, poświęcenie. Często jest tak, że pewne słowa przez nas wypowiadane różnym osobom mogą się kojarzyć. I tak na przykład słowa dom, rodzina, dzieci, tata, mama, na ogół te słowa kojarzą nam się dobrze. Z ciepłem, z taką stabilizacją. Na ogół tak jest, ale nie zawsze. Ale nie zawsze wcale tak być musi. Inne słowa. Mecz, piłka nożna, rywalizacja. Niektórzy jak usłyszą te słowa, to aż im się tak oczy zaświecą. Powiedzą, tak, tak, to jest to. Inni natomiast, gdy te słowa usłyszą, powiedzą złe emocje, korupcja, niesprawiedliwość. Inne słowa. Bóg, wiara, Kościół. Jedni powiedzą, tak, tak, to jest najważniejsze w życiu człowieka. To jest zdecydowanie najważniejsze. Inni powiedzą, a z tego powodu to chyba było najwięcej wojen i konfliktów na świecie. Tyle ludzi umarło. Nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Słowo prawo. Jedni powiedzą, tak, bardzo ważne, prawa trzeba przestrzegać, bo inaczej anarchia, bo inaczej bezprawie. Inni z kolei powiedzą, prawo to jest po to, żeby je łamać. Te same słowa, a zupełnie inny odbiór tych słów. Tak dużo zależy od naszych doświadczeń. Tak dużo zależy od drogi, którą obieramy w naszym życiu, drogi, którą chcemy iść i kroczyć. Słowo poświęcenie. Z czym nam się kojarzy to słowo? Na ogół to słowo kojarzy nam się dobrze. Szczególnie, gdy ktoś się poświęca dla nas czy dla kogoś innego. Nieco gorzej sprawa ma się, gdy to my musimy się poświęcić. Czemuś bądź też komuś. Poświęcenie może oznaczać rezygnację z czegoś na rzecz czegoś innego. Może oznaczać rezygnację z czegoś na rzecz kogoś innego. Na ogół człowiek, który się poświęca, ma taki wyższy cel w życiu. Jakie możemy podać przykłady poświęcenia? Na przykład poświęcenie rodziców przy wychowywaniu dzieci. Poświęcenie dzieci dla rodziców. Opieka później nad starszymi rodzicami w jesieni ich życia. Poświęcę czas, swoje środki finansowe. Może zrezygnuję z kupienia lepszego samochodu, może z wyjazdu na wakacje i te środki przeznaczę na dzieło Boże, na pomoc ubogim. Istnieją wartości, dla których ludzie poświęcają swoje życie, oddają życie. I tutaj można zacytować słowa Bóg, honor, ojczyzna. Dla tych wartości tak wiele osób kiedyś oddawało życie, ale również oddają to życie teraz. I tak mówiąc o poświęceniu dla Boga, o poświęceniu dla wiary, można tutaj wymienić chrześcijan z pierwszego wieku. Można tutaj wymienić średniowiecze i reformację. Można wymienić tutaj misjonarzy ginących za wiarę gdzieś tam w odległych zakątkach świata. Z kolei słowa honor ojczyzna można spiąć taką klamrą patriotyzmu. Z tego powodu również wiele osób traciło swoje życie, traciło swoje zdrowie. Niekiedy mówi się dla tego mężczyzny, dla tej kobiety, to oddalibyśmy wszystko, bo taka wspaniała, bo taki wspaniały. I chociaż nie zawsze tak jest,
a raczej rzadko tak naprawdę, to poświęcamy się dla uczucia, to poświęcamy się dla miłości. Poświęcenie z miłości. I takim największym, najwspanialszym przykładem poświęcenia z miłości, przykładem uniżenia i pokory jest Jezus Chrystus, osoba Jezusa Chrystusa. Gdy otworzymy Biblię, odnajdujemy na kartach Biblii właśnie Zbawiciela, Odkupiciela, który wziął na siebie ciężar grzechu i przyszedł tutaj na ziemię, na arenę wielkiego boju dobra ze złem. Przyszedł, aby walczyć i przyszedł przede wszystkim, aby zwyciężyć i zwyciężył. W drugim liście do Koryntian, w 8 rozdziale tego listu, w 9 wersecie czytamy takie słowa. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. W księdze Izajasza, w 53 rozdziale i tam w 5 i 6 wersecie czytamy słowa. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Ewangelia Marka, 10 rozdział, tam 45 werset. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Wspaniałe dzieło Jezusa Chrystusa. Ratunek dla upadłych ludzi, dla nas, dla mnie i dla ciebie. Jego życie to uniżenie, pokora, to poświęcenie. To takie życie służby dla innych, życie dla nas, ludzi. I tak przykłady poświęcenia można by tutaj mnożyć. Widzimy te przykłady u naśladowców Jezusa, widzimy te przykłady u proroków, u apostołów, u uczniów, u uczniach Jezusa. Poświęcali się na różne sposoby. Kładli na szali swoje życie, swoje zdrowie, poświęcali swoje środki materialne. I tak ta cena uczniostwa jest niekiedy bardzo wysoka. O czym możemy przeczytać chociażby w Ewangelii Łukasza, tam w 14 rozdziale i 26 wersecie. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. To Jezus Chrystus ma być na tym pierwszym, na tym najważniejszym i na tym centralnym miejscu w naszym życiu. W Ewangelii Mateusza z kolei, tam w wersecie, w 19 rozdziale, Pan Jezus mówi do młodzieńca, który szuka życia wiecznego. Idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Innym razem cena uczniostwa jest może mniejsza, ale ona nadal jest, ale ona nadal istnieje. I tutaj Ewangelia Mateusza, 5 rozdział tej Ewangelii, od 38 po 42 werset. Słyszeliście, iż powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Tak, te wersety mówią o uniżoności, o pokorze, o braku odwetu, o poświęceniu czegoś w naszym życiu. Jest tak na tym świecie, że wiele osób, wielu ludzi ma swoich idoli. Idol to
ktoś, z kim się utożsamiamy, z kogo czerpiemy wzór, kogo podziwiamy. Idol to ktoś, kogo chcemy oglądać, słuchać, co mówi. Dla jednych to będą na przykład muzycy, dla innych to będą sportowcy, aktorzy, jeszcze dla innych to będą przywódcy, biznesmeni, ludzie sukcesu. I tak do swojego idola niektórzy za wszelką cenę chcą się upodobnić. Czy to wyglądem, czy to stylem bycia, czy to głosem, czy to jakimiś ruchami, czy swoją postawą. Tak, idol w życiu człowieka to ktoś bardzo ważny. Można powiedzieć, to ktoś, kto jest takim chodzącym autorytetem. I tak patrząc na tego idola, zazwyczaj widzimy ten efekt końcowy. To, kim on się stał. Jednak kiedy bliżej przyjrzymy się takiej osobie, to widzimy osobę, która zazwyczaj wyznaczyła sobie jakiś cel w życiu i do tego celu konsekwentnie zmierzała. I w różnych przypadkach zapewne różnie to wyglądało, czy były to jakieś ciężkie, wyczerpujące ćwiczenia, czy była to ciężka, bardzo ciężka praca, czy była to jakaś restrykcyjna dieta, ten idol, ten człowiek musiał zazwyczaj coś poświęcić, aby osiągnąć i zdobyć to, co ma. Często jest tak, że ludzie na tym świecie chcieliby coś osiągnąć, chcieliby coś zdobyć, ale niestety takim małym kosztem. Albo najlepiej, żeby nie ponosić w ogóle żadnych kosztów. A to niestety może być trudne. To może być bardzo, bardzo trudne, a nawet i niemożliwe. Chrześcijanie, chrześcijaństwo. Oni również mają swój autorytet, swój taki wzorzec, a przynajmniej powinni mieć. Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Dużo mówi się o zwycięstwie Jezusa, o Jego doskonałym życiu, o Jego poświęceniu, uniżeniu i pokorze. Jego zwycięstwo nam się podoba, bardzo nam się podoba. Tak wiele osób ma na ustach Jezusa, ale czy oni chcą iść tą drogą, którą Jezus szedł? Czy ja i ty tą drogą chcemy iść? Czy my tą drogą idziemy? Zwycięstwo tak, ale koszty, ale poświęcenie to już nie zawsze, to już nie za bardzo. Czytając Biblię, czytając Słowo Boże, poznajemy tam kontrowersyjnego człowieka, który z taką wielką gorliwością prześladował Kościół, prześladował lud Boży. Człowieka, który w drodze do Damaszku doznaje, można powiedzieć, takiego spektakularnego nawrócenia. Człowieka, który od tamtego czasu ma taki jeden, jedyny cel w życiu. Głosić Jezusa Chrystusa, który wówczas stanął na jego drodze. Tak, to apostoł Paweł, wielki ewangelista, apostoł Paweł. On wtedy znalazł swój autorytet. Znalazł kogoś, na kogo się zapatrzył. Kogoś, o kim mówi, kogoś, o kim myśli, kogoś, kogo głosi, kogoś również, za kim tęskni. To on wypowiada takie znane słowa: dla mnie życiem jest Chrystus. Czy inne słowa: wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Czy w innym miejscu: bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Jakąż wielką wdzięczność widać w życiu tego człowieka. Wdzięczność za zbawienie, za odkupienie, za wielką, wspaniałą, okazaną łaskę. Życie apostoła Pawła to życie pełne trudów, to życie pełne wyrzeczeń, o czym możemy przeczytać chociażby w drugim liście do Koryntian i tam w 11 rozdziale od 23 wersetu. Byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci, od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego, 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt,
Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i w pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Można powiedzieć, niesamowite przeżycia. Można powiedzieć, to dopiero życie naśladowcy Jezusa Chrystusa. Życie apostoła Pawła to życie o takim wyraźnym rysunku, o takim wyraźnym kierunku, o wyraźnym celu. Jego życie to życie pełne poświęcenia, to życie pełne takiego zaangażowania. Tak właśnie wyglądało życie apostoła Pawła, wielkiego ewangelisty, który zapatrzył się na Jezusa Chrystusa, swojego Pana. Gdy otworzymy pierwszą księgę Samuela i tam pierwszy rozdział, jeżeli ktoś chce, to zapraszam serdecznie. Pierwsza księga Samuela i tam pierwszy rozdział. Czytamy tam o Annie, żonie kapłana Elkany. Anna była kobietą bezdzietną i z tego powodu miała przykrości. Z tego powodu miała niesamowite przykrości. I tak Anna modliła się w tej sprawie do Boga i Bóg wysłuchał jej modlitwy i urodziła dziecko chłopczyka Samuela. Po czasie jednak, gdy Anna odstawia dziecko Samuela od piersi, ta pobożna kobieta wypełnia śluby wcześniej złożone Bogu i oddaje swoje jedyne dziecko Samuela na służbę Bogu. Przyprowadza go do świątyni, przyprowadza go do kapłana Heliego i tam go zostawia. Pierwsza księga Samuela, pierwszy rozdział, 26 i 27 werset. O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zanosiłam. Więc i ja odstąpię go Panu, po wszystkie dni życia będzie oddany Panu. I pokłonili się tam Panu. Jaka niesamowita wiara, jakie niesamowite zaufanie, jakie niesamowite poświęcenie tej pobożnej kobiety. Oddała Bogu to, co miała najcenniejszego, to, co miała najwspanialszego, to, co miała najbardziej ukochanego, to właśnie oddała Bogu. Anna jest tak wdzięczna Bogu, że oddaje swoje jedyne dziecko, tak długo wyczekiwane, oddaje na służbę Bogu. I tak czytając historię tej pobożnej kobiety, należałoby sobie zadać pytanie, siostro, bracie, co my dajemy Bogu? Co ja daję Bogu? Co my dajemy? Czy dajemy te najlepsze, najwspanialsze, te najdroższe rzeczy? Co ja Bogu przynoszę? Co ja jestem w stanie poświęcić? Jakie jest moje nastawienie? Jaka jest moja postawa? A może mówię Bogu, Boże, jeszcze to, jeszcze tamto by się przydało. Mówię do Boga, daj, daj, daj i przedstawiam taką całą listę próśb moich, próśb i życzeń i chcę więcej i więcej, coraz więcej w moim życiu. Czy postawa tej pobożnej kobiety Anny, czy postawa tego wielkiego ewangelisty są postawami, które ja chcę w moim życiu naśladować? Czy one są taką inspiracją w moim codziennym chodzeniu z Bogiem? Chrześcijanin to naśladowca
Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo to takie reprezentowanie Boga wśród ludzi. To naprawdę jest poważna sprawa. To doskonałe życie Jezusa Chrystusa powinno być dla nas przykładem. Jego życie to pokora, uniżenie, posłuszeństwo, poświęcenie. To misja ratowania wszystkich ludzi bez względu na ich sytuację społeczną czy sytuację materialną. Pan Jezus to taki, można powiedzieć, inny zwycięzca. Pan Jezus nie był politykiem. Pan Jezus nie zachęcał do walki zbrojnej. Pan Jezus nie zachęcał do przeciwstawiania się władzy. Nie mówił o buntowaniu się przeciwko władzy. W ten sposób nie zmieniał, nie naprawiał tego świata. Wielu tak próbowało zmienić, naprawić przez setki, przez tysiące lat. I co mamy? Widać dookoła. Wystarczy puścić pierwsze, lepsze wiadomości. Pan Jezus dawał ludziom pokój w sercu. Dawał nadzieję, mówił jak żyć, ale przede wszystkim pokazał jak żyć. Do Piłata powiedział słowa: Królestwo moje nie jest z tego świata. O jakie królestwo ja dzisiaj walczę? W jakiej walce ja chcę dzisiaj uczestniczyć? Jaka powinna być moja dzisiaj rola, misja? Czy na pewno tą misję i rolę dobrze rozumiem? W jaki sposób chcemy zmieniać świat, ludzi, siebie? W jaki sposób chcemy zmieniać nasze rodziny, nasze zbory, nasz Kościół? Czy zadowoleniem otwieram codziennie Biblię, Słowo Boże? Czy szukam rad u proroków, u proroka? Jak żyć, jak postępować, co robić? Co jest takim motorem w moim chrześcijańskim życiu? Co mnie napędza? Jakiego paliwa potrzebuję dzisiaj? Czy takie zwyczajne i proste chrześcijaństwo jest jeszcze dla mnie atrakcyjne? Co dzisiaj poświęcam? Co dzisiaj chcę poświęcić? W książce Ożywcze Słowo na stronie 50 czytamy takie myśli. Prawdziwe poświęcenie jest czymś rzadko spotykanym w naszych czasach. Wstydzimy się składać uroczyste obietnice, bo unikamy poważnego angażowania się. Jedno jest pewne, nawet pobieżna lektura Nowego Testamentu wskazuje, że Jezus powołał swoich wyznawców do poświęcenia. Mateuszowi polecił pozostawić dochodowe zajęcie poborcy podatków, wypowiadając tylko krótkie wezwanie: pójdź za mną. Czytamy, że Mateusz wstał i poszedł za nim. Chrystus powiedział do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Poświęcenie, wyrzeczenie i poddanie są często lekceważone we współczesnym chrześcijaństwie, odartym z potrzeby niesienia krzyża. Chrześcijaństwo kompromisów, pozbawione poświęcenia, traci cały swój sens, traci autentyczność, traci moc, traci prawdziwą radość. Nie ma większego poświęcenia niż służenie sprawie Chrystusa. Nie ma ważniejszego celu niż objawienie Bożej miłości bliźnim. Prawdziwy sens życia znajdujemy wtedy, kiedy dajemy siebie innym. Czy nie jest tak, siostro i bracie, że często wybieramy takie łatwe chrześcijaństwo? Takie chrześcijaństwo, które niewiele kosztuje. Chrześcijaństwo bez większego zaangażowania, bez większego poświęcenia. Takie, które nie uwiera, takie, które nie przeszkadza nam w codziennym życiu. Chrześcijaństwo, które bardzo dużo wymaga od innych, ale mało wymaga od nas samych. Takie chrześcijaństwo łatwe, lekkie i przyjemne. Chrześcijaństwo, które dobrze wygląda z zewnątrz, ale już dużo gorzej wygląda w środku.
dużo gorzej już wygląda właśnie w środku. W Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale i w 8 wersecie Pan Jezus wypowiada takie znane słowa. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I na pewno Pan Jezus, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę na poziomie słów, deklaracji, na poziomie statystyk. Statystyki są optymistyczne. Tylu jest zdeklarowanych przecież chrześcijan na świecie. Tak rozumianą wiarę na pewno znajdzie. Ale czy znajdzie wiarę, która objawia się w posłuszeństwie, w poświęceniu, w uczynkach? Wiarę, którą widać w codziennym życiu? Wiarę taką czynną, wiarę taką żywą? Czy taką wiarę znajdzie? Czy znajdzie ją na świecie? Czy znajdzie ją u mnie i u ciebie? Czy znajduje ją teraz, dzisiaj, aktualnie? Chrześcijanin to naśladowca Jezusa Chrystusa. Chrześcijanin to ktoś, kto daje dobre świadectwo przede wszystkim swoim życiem. To ktoś, kto robi nawet coś własnym kosztem. Jak to ktoś słusznie powiedział, miłość dopłaca. Miłość dopłaca. Czy łatwo jest dopłacać? Raczej nie. Czy łatwo jest się poświęcać? Raczej nie. No chyba, że robi się to z miłości. Z wielkiej miłości. Poświęcenie z miłości. Wielkie poświęcenie właśnie z wielkiej miłości. Życie Jezusa to życie pełne poświęcenia dla innych. A jak jest z nami? A jak jest ze mną? A jak jest ze mną? Amen.